No hej, cześć, witajcie, tutaj Mr. Knight, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Ostatnio skończyliśmy sobie, chyba nadal jesteśmy, znaczy skończyliśmy sobie w tym miejscu. Musimy się udać tam, żeby przewalić to na dół i załatwić te wielkie gówna robociane. I tak, pogubiłem się, to jest odcinek trzeci. A my kontynuujemy chyba jeszcze misję główną Sięgnąć Gwiazd, czyli nasz to dopiero prolog w trzecim odcinku jeszcze. Trochę śmiesznie wyszło, ale kontynuujmy. Że my ten skok przeżyliśmy. Wow, dobra, tak, unik, tu robimy to tym, tak skanujemy, tu mamy to i to. Możemy to stworzyć. Tu mamy bomby, które też możemy wytworzyć. Za mało surowców i kamienie. Pułapka wybuchająca i proca i łuk myśliwski. Dobra, Siedzę idziemy na do jednym celu. miejscu. Może znajdę sposób dostania się do promu. A nie. Powiedz, że nie zauważył. Aj. No jak zwykle robię ten błąd. Jeszcze się nie nauczyłem. Wow, to dobra. To nie było w planie. Załóż to, załóż to! Jednego mamy z głowy. I drugiego załatwmy. Dobra, mamy to z głowy. Ale jeszcze trzeci nas atakuje. Mamy ich go z głowy. Coraz lepiej nam ta walka idzie. Pokonaliśmy trzech norników zupełnie sami. Lepsze to niż przegrać z jednym i od razu zginąć. Jego lecznic, nie, lecznicze, jakoś tak. I mamy nadal tą rtęć, niestety. Starożytna skrzynia, zbierajmy. Okruchy metalu, chłodziwo. Idźmy za znacznikiem do celu i zbierajmy. Wyleczmy się i idźmy dalej. Nie wiem, okruchy i chłodziwo. Ciekawe, czy to nam się w ogóle na razie przyda do czegokolwiek. Wow, ale ta gra robi wrażenie spore. Nagrywam na razie same odcinki z Horizona, bo tego jest mnóstwo, a my nawet nie skończyliśmy jeszcze sobie prologu, także wiecie, trochę to jest śmieszne. Nadal od pierwszego odcinka robimy misję Sięgnąć Gwiazd, co jest bardzo śmieszne. Dlatego właśnie robię kilka odcinków z tej serii od razu, pomijając tamte, bo w życiu byśmy nie zaczęli tej gry nawet. O, ta rtęć. Ciężko w pobliżu niej oddychać. O, okej, idźmy. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnej znajdźki czy czegoś. Chodź, przeszukam jeszcze wszystko. Czemu tyle tak wolno chodzimy z tym na czole? Dobrze. Ty. Tam jest poręcz. A, pamiętam te. Gdzieś z tego uchwytu powinnam dosięgnąć. Stuchnij, aby zeskoczyć podczas wspinaczki. Nie byłam dość wysoko. Muszę spróbować ponownie. Wow. Dobra,
teraz już bez opierdzielania się kontynuujemy naszą fabułę. Tu jest drabina. Jeśli wybije się z tego uchwytu, powinnam dosięgnąć poręczy. Nie udało się. Muszę spróbować jeszcze raz. Co ja żem zrobił, powiedzcie mi? Co ja żem do jasnej, ciasnej odwinął? A, już czaję. Nie. Co ja zrobiłem? A już czaję. Kółkiem mamy się odbijać, tak? No, nie było tego chyba w instrukcji, żeby kółkiem się odbijać. Czyli były trzy wielkie maszyny zabijające oseranów i zostawiające wszędzie kwasy. No normalnie zajebiście. Piękny dźwięk. No mi się on nie podoba. Aloy? Nigdy nie zapamiętam chyba twojego imienia. Burza się nasila. A. Udało się. No jakimś cudem tak. Ładne widoki. Podkliwa wieża za mną. Czas na kolejną. Wow, ale to jest realne. Popatrzcie tylko na to, jakie widoki tu mamy. Naszą Aloy, czy jakoś tak. Jak ją tam nazywacie? Ja mam nazwę Gosia chyba. Skocz, aby z niej skorzystać. Ale to standardowa. O nie. Sytuacja w grach. Cóż, mogę wyjść. To się ledwie trzyma kurwa. Łomatko. Dobra, ale zawalenia nie muszą być realne akurat w grze. To może zostać. Wielkie klamry unieruchomiły prąd. Gdzieś w pobliżu jest panel kontrolny. Musi być. Jeśli zluzuję te klamry, prom powinien wpaść prosto do zbiornika. Okej. Świetnie. Poszukaj z... maszyny przede mną. Gdzie? Na razie się nie martwię tymi maszynami, bo nie wiem dokąd iść. Dobra, i teraz się martwię. O nie, połóż ten cel tu. Możemy to wytworzyć? No całe szczęście tak. Ale jakich nam surowców brakuje? Jagody lecznicze? Dziczyzna. O nie. A tu mięśnie grzmotolet. O! Podajcie to coś od tyłu.
Nornika. Echownik Nornika. Bierzmy wszystko, co mają. Węszyciel. Co tam było o nim? Obrażenie od mrodu. Od mrozu, tak? Dzięki, dzięki. Ło, mroźnie to. Życiel jest teraz kruchy. Wytwórzmy to. To też wytwórzmy. Nadal mamy ten sam oczek, jak rozumiem, w którym jesteśmy coraz lepsi. Tutaj? Dobrze. Pora zniszczyć te maszyny niżej. Zluzujmy te klamry. I że ta konsola jako jedyna przetrwała, nie? Dosyć śmieszna sprawa. A nie. To nam według planu nie pykło. Prąd zaplątał się w te kable. Muszę wspiąć się na wieżę i jakoś je odłączyć. Jak dostać się na tę wieżę? Czy my nie zwróciliśmy teraz uwagi tych dziwnych, wielkich stworzeń? Bo mam strach, że tak. Jeśli ściągnę tę belkę, może winda też spadnie. Oby spadło. A nie hałasuj, tak? Nawet ja tu w słuchawkach słyszę. Mam je wyciszone na połowę, a jak głośno w ogóle, nie? A jak podgłoszę na maksa? O matko, podgłoszony dźwięk na maksa sprawia, że nic nie słyszę, co się dzieje wokół mnie, lepiej nie. Czyli w skrócie, słuchawki są... Te puls 3D są warte kupienia za te 400 zł czarne. Tych białych za 600 zł nie kupujcie. Ale te czarne za 400? Owszem, kupcie. To już się bardziej opłaca. W sumie kolor nie ma aż takiego znaczenia, nie? O, no właśnie po to przyszedłem z powrotem. Pa-pa-pa-para-para-para, gdzie tu iść, gdzie tu iść, byle na górę. Dobra. Bierzemy wszystko, co tu jest i tyle, no. Co innego mam powiedzieć? Mam nadzieję, że te zwierzaki nas nie gonią. Cudowna gra, cudowna. A już czaję. No to zawalone. Muszę szybko odłączyć te kable. A, ało!
O, na całe szczęście. Ale Aloy skakała z większej wysokości. Aloy, Aloy, hello, hello. To powinno być właściwe miejsce. Myślisz? Ten łącznik spaja ze sobą kable. Gdy w niego strzelę, może się rozpaść. Au. Dlatego nie warto się śpieszyć w takich grach jak ta. Bo potem musisz robić dosłownie wszystko od nowa. Tak jak ja teraz. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Dobra, ale koniec tego, idziemy. A mówiłem, nie spiesz się, Mister Knight, nie spiesz się. Ty co? Śpieszy się, bo chcesz jak najszybciej to skończyć. Jak najszybciej strzelić w te uprząż, żeby ich zabić. Teraz uważaj. Teraz musisz uważać. Bo jak znowu spadniesz... Ło. A tu co pominąłem? No, bez celu nie upadliśmy, tak szczerze. Jednak nam się opłacił ten upadek w dół, bo bym pominął tę skrzynkę. Nie to. Z głowy. Poleci już. I odłączyć drugi pęk. Się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Może Farrell miał rację, ale nie mam teraz wyjścia. Ech. Dobra, ja to przyspieszę po prostu. Bo na mnie idzie wspinaczka w tej grze. Wow. No nie. Aj. No nie, nie, nie. O, ja matko, ale już ma chyba nas dosyć. Bo nie umiemy się nią, że tak powiem, posługiwać. Chwila. Halo? O, czyżby o to chodziło? Thank you.
Chwilunia. No dobra, dobra, bo mi się niestety słuchawki rozładują. Czyli nie tędy droga? A, dobra. I wszystko jasne. Bo ja tego nie widziałem wcześniej. Tutaj. Wow. No i nie żyjemy. Aloj. I my umarli. Z głowy. Pora się zabrać wyżej i odłączyć drugi pęd. Dobra, już widzę miejsce do wspinania się. Nie ma to się na chybotliwą wieżę ponad zabójczymi maszynami. Może warto mi rację. Ale nie mam teraz wyjścia. Spróbujemy tędy. Bo wspinamy się tak jak po pijaku. Już prawie. Jest i drugie złącze. Przewalmy je w końcu. Załóż się. Udało się zabić tę maszynę? Nie zauważyliśmy tej liny, co? O nie, to się komplikuje. Wow. Szybkie myślenie, nie? Wow. Jakimś cudem nam się udało. Te zwierzę jest przygnieczone. O nie! Nie wybierasz. Wybieramy trudniejszą. O nie. Żeby wejść do centrum danych, muszę rozwalić. Skan pomoże znaleźć słabe punkty. Dobra, gdzie ten słaby punkt? Powinnam celować w niebo. Ała, oberwaliśmy kwasy. To co lubimy? Niż wór na kwasy. Tam. Widzę to. Wow. Jedno zniszczone. No jasne, że brak amunicji.
tam! Kanistry są teraz odsłonięte. Powinnam w nie celować. Ała! Jakim cudem to coś mnie dopadło? Ja bym zniszczony. Zabójcza ta maszyna, naprawdę. I to bardzo zabójcza. Muszę ją szybko załatwić. Może to łatka, głodowa amunicja? A może pomysł znajdę coś przydatnego? Fokus. Liczę na ciebie. O, te różowe punkty. Muszą być celne. Wow. Strzeliliśmy w niego. Jakoś go rozwaliliśmy. Padła. W końcu. Przeszukaliśmy. Punkt umiejętności zdobyliśmy. Wydaj punkt umiejętności. Umiejętności łowczyni. Zdobywasz swój pierwszy punkt umiejętności. Otrzymasz przy awansowaniu na nowy poziom oraz wykonywanie misji aktywności. Wybierz drzewko i umiejętności i stuknij, by je otworzyć. Opanuj umiejętność. Zwiększa limit skupienia, co pozwala go dłużej używać. Wycaluj przy życiu. Aha. Tu mamy też coś takiego. Szybka draperka. Szybciej rozstawiasz pułapki. O, to się przyda. Szybciej dzięki temu będziemy rozstawiać nasze pułapki. Póki co to mi wystarczy. Ekwipunek to tam narzędzia. Wow. Centrum danych powinno być przed nami. Barry musi znaleźć inną drogę. Znajdzie coś. Ty brzydalu, ty. Obym więcej nie musiał z tobą walczyć. Chciałbym. Co to? Marszczyn, to nam się przyda. To co to jest? I do czego nam to? No jak? A ten. No to nie wiem, do czego było te części w sumie. Ważne, że ten wąż leży. On się nazywa ślizgacz. Czy coś w tym stylu? Naprawię system i usunę rdzę. Przywrócę marzenie, Elizabeth. Ale czy wciąż tam jest? Dobra. Tego nie wiesz. Czas znaleźć serwerownię. Uda nam się wykończyć ten prolog w końcu, czy nie? Bo to jest naprawdę tego, co widzę. Długa misja. Wow.
tam jest. A to? Co to? Co zrobić z Dalgardem? Coś ciekawego dla was. Tak? Coś ciekawego? Nie. Fajna miejscówka, cicha i spokojna. Ukończono główną misję, sięgnąć gwiazd. W końcu. Teraz możemy na spokojnie kończyć nasz odcinek. Tu jest! Gaja, iteracja 6-9. Urucham. 6-9? Witam. Cześć. Elizabeth? Travis State. No i co my tu mamy? Spisek odległego zenitu w celu wygadnięcia kopii Gai? I jej funkcji podrzędnych? Oj, nieładnie. Mam się tym zająć, Liz. Blue śmierci! Wyżowy pomiot! Tą mocarną dłonią wysyłam na was wszelkie kłopoty! Nie ma kradzenia super zaawansowanego systemu terraformacji. To nie jest żadna kopia Gai, tępe jełopy! Tylko matka bomb logicznych! Powodzenia z odzyskiem danych! A gdy znowu zechcecie przechytrzyć Travisa Data, wspomnijcie moje pozdrowienie. No, okej. Okay. Tyle nam wystarczy. Chyba. Aloy? Bogini? Nie ma żadnej bogini. Już ci mówiłam. To nie Gaia. To nie to, czego szukam. To jakieś oszustwo. No, fajnie. Nie wyszło tak, jak chcieliśmy, ale już wracamy. To wszystko, po co tu przyszliśmy, ta cała... To wszystko, te męczarnia z tym wielkim wężem było po nic? Przynajmniej wąż poszedł. Czasem jesteś bardzo zjadliwa, wiesz? Ale niesamowicie było patrzeć, jak opadasz zwierzę i rozwalasz wszystko pod nią. Problem w tym, że będzie tego więcej. Nie mam już tropów, Varl. Ale muszę szukać dalej. I to szybko. Cokolwiek trzeba będzie zrobić, zrobię. Nie ma sensu, żeby ktoś ze mną szedł. To zbyt niebezpieczne. To moja misja, Varl. Tylko moja. Czekaj. Kiedyś... W południku mówiłaś o człowieku, który ci pomógł. Silencie. Kiedyś dużo z nim rozmawiałaś o odkrytych rzeczach z dawnego świata, których nikt inny nie rozumie. I to on dał ci lancę, którą pokonałaś Hadesa. On zniknął, Var. Nie widziałam go od czasu bitwy z Hadesem. Pewnie, ale tak? Mistrz szpiegów Marat w południku jest dobry w znajdowaniu ludzi, prawda? Var, to... Oj, weź, to się uda. Poza tym znów spotkasz dawnych znajomych. No dobra. To w sumie nie zaszkodzi. Czeka nas długi spacer. Długi. Mam lepszy pomysł. To nieźle. Na czubku lancy, nowe interludium.
Już nawet nie pamiętam, co przeczytałem przed chwilą. O, ludzi mamy po raz pierwszy jakiś. Jacyś w tej grze się pojawili. To słońce, to prawda. Ona wróciła. Nie mówią na Boga. Hurra. Mówią na słońce. Zbawczyni Południka wróciła. Zasłużyłaś na to powitanie. Ocaliłaś ich. Jeszcze nie. W imię Króla Słońca Avada. Królewskie powitanie dla czempionki. Zdrowie. Na razie. Aloy musi z tobą pilnie pomówić. Doprawdy, bo ja z nią też. Od tygodni ślę łowców do Zmierzchu. Aż po świętą ziemię, żeby cię odnaleźli. Coś się stało na iglicy. Chodź. Czym jest ta iglica? Pokażę ci. Uważaj. Fakt, ocaliłaś nas, ale wciąż sprzątamy bałagan. Niektórzy są na źli. Dostało się tuż po przesileniu. Udało się to wyjaśnić dzięki słońcu. Inaczej wybuchłaby panika. Pomnik to by naszą część. Rozbłysła na czerwono. Z południka wyglądało jak złudzenie. Ale ci bliżej mówili, że to nie mogła być gra świateł. Podobno to dziwne światło leciało od podstawy wieży. Z tego niczego nie ruszaliśmy. Co tu się stało? Nie mam pojęcia. Iglica miała wysyłać wiadomości do systemu terraformującego. Ale Hades próbował jej użyć, by obudzić starożytne maszyny. Przecież przerwałam połączenie. Zaczekaj, sprawdzę to. Starożytne maszyny. Od tego momentu będziemy kontynuować już w czwartym odcinku serii Horizon Forbidden West. A do tej pory trzymajcie się i do usłyszenia. Nie bójcie się. Odcinek czwarty będzie już jutro. To coś nowego. No, coś. Trzymajcie się.